Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Dla tych, którzy nie wiedzą, tych, którzy wiedzą, witam równie serdecznie, jeżeli nawet nie równiej. I pragnę poinformować tychże ostatnich, jak i tych pierwszych, że projekt, którym męczyłem tych ostatnich przez ostatni tydzień, właśnie zakończył się sukcesem. To znaczy, egzamin AI 100 zdany, Azure AI Engineer Associate jest, nawet mam na to papier, że zdałem, dwie gwiazdeczki są, więc postanowiłem tym samym słów kilka powiedzieć o tym, jak to wszystko się udało, jak to wszystko poszło, takie na gorąco podsumowanie całego projektu. Może na początek kilka formalności. Pokazywałem Wam, jak zapisać się na ten egzamin, czy w szczegółach ja to pokażę, jak będę zapisywać się na następny, co pewnie, znając życie i mnie, wkrótce nastąpi. Zatem, co po egzaminie? Przede wszystkim zaraz po zakończeniu egzaminu, po kliknięciu na finish, że już stwierdzacie, że to już koniec, że już wiecie, już wszystko, co mieliście przekazać mądrego do w ramach tego egzaminu zostało skończone, to już wtedy wiadomo, ile punktów w tym egzaminie otrzymaliście i czy go przeszliście, czy on jest pass, czy on jest failed. Mnie wyszło pass i tym samym kolejny krok, jakby to jest taki link od Microsoftu do takiej strony ze swoimi własnymi osiągnięciami, certyfikatami i takiż profil trzeba sobie tutaj założyć. Te badże, jak to się mówi po angielsku, są tutaj dostępne i można sobie takiego badża podejrzeć. Tutaj na tej stronie można się tym badżem pochwalić, można zobaczyć wszystkie swoje badże, ale co fajne i co mi się bardzo tak jakoś spodobało na tej stronie, to fakt, iż teraz patrząc na te rzeczy, które ja gdzieś tutaj mam, strona wyliczyła, iż ja nadaję się na takiego tutaj człowieka, czy te jakby tytuły mogę teraz w spokoju sobie sprawować. Tym niemniej, do celu, jak tego dokonałem, jak to wyszło, jak to zadziałało. Na początek plan. Tych z Was, którzy śledzili te filmiki od początku, no nie dziwi fakt, że plama zielona, o której kiedyś tam mówiłem, się rozszerzała. Jak widzicie, plama zielona nie dotyka już pytań później, no bo też w pewnym momencie plan musiałem zmienić. Pamiętacie tam panika mode, taki moment, kiedy no okazało się, że ten egzamin może wyglądać troszeczkę inaczej. Oczywiście on też wyglądał troszeczkę inaczej niż to było założone wcześniej. O tym może opowiem na samym końcu, tak w podsumowaniu. Tym niemniej, jak widzicie, zmieniło się dużo tutaj na końcu, bo ostatni tydzień miałem poświęcić na swój projekt. Też udało mi się go zrobić w ramach jakby przygotowań, bo przygotowałem sobie bota, którego sobie wystawiłem na swojej stronce, którego można było obsługiwać, który umiał mówić co prawda tylko rzeczy związane z takim, powiedzmy sobie, podtrzymywaniem konwersacji, jak się czujesz, jak się nazywasz, no tego typu rzeczy. Natomiast nie umiał mówić jakichś takich, nie robił żadnych obliczeń, nie miał żadnego języka naturalnego takich spraw. Tym niemniej to wszystko gdzieś tam sobie ćwiczyłem, trenowałem, próbowałem, tak więc naprawdę dużo, dużo praktyki w to wszystko weszło. Tym niemniej, jak widzicie, ostatni tydzień poświęciłem tym samym tak naprawdę na przygotowanie takich cheat sheets, to po polsku się nazywa chyba ściągawka, gdzie no poszukiwałem, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda, no i koniec końców pewne rzeczy z tego wyszły, ale o co chodzi z tymi
drukowanymi formularzami, skoroszytami, no nie wiem jak to powiedzieć, ściągawkami, niech będzie ładnie po polsku. Pozwolę sobie to pokazać Wam na przykładzie. Stronę examtopics.com miałem Wam okazję już swego czasu pokazywać i miałem okazję opowiadać Wam, że ja bardzo tę stronkę lubię. I tak też no, ta strona była jednym z elementów moich przygotowań. Tu wystarczy na stronie wpisać albo nazwę kodową danego egzaminu, albo też po prostu wpisać, jak ten egzamin się nazywa. Już go można wyszukać, od razu widać, ile mamy materiałów do tego egzaminu, jak również jak on sam w sobie wygląda. Tak więc tu można te kwestie sobie poczytać, przeczytać i potem dopisać, że i można te kwestie wysłać. Tak więc, jak widzicie, czeka to teraz na potwierdzenie od moderatora. No i generalnie jest. Tym niemniej, na tejże stronie na przykład znajduje się takie pytanie. Jak tu widzicie. I teraz, no, ja próbując odpowiedzieć na to pytanie, wpadłem na pomysł pierwszego swojego możliwego oszustwa. Mianowicie tu chodzi o to, że żeby jakby usługi sztucznej inteligencji wprowadzać, no trzeba je mieć gdzie wprowadzić, czy dać im jakby taką możliwość, no czymś to trzeba liczyć, najprościej rzecz ujmując. W związku z czym, no tutaj trzeba zdecydować, których wirtualnych maszyn, mocy obliczeniowych wirtualnych maszyn, typów należy użyć do tego, żeby robić to, czyli Custom Vision, usługę Custom Vision i takie obliczenia matematyczne. I tutaj trzeba znowu zdecydować, jaką drugą kwestię, jaką drugą, drugi typ maszyn należy włączyć. Oczywiście można sprawdzić rozwiązanie i już sprawa jest załatwiona i niniejszym wykuć to na pamięć, ale nie o to tutaj chodziło, bo ja naprawdę chciałem się tego tematu nauczyć. W związku z czym wszedłem na stronę Microsoftu, żeby na stronie Microsoftu poszukać. No i teraz zauważcie, że tu jest taka kwestia. Wybierz odpowiednią opcję w ramach tej odpowiedzi. No i teraz wszedłem na stronę Microsoftu, żeby się dowiedzieć o tym, jakie te rzeczy są. No i one tutaj są, one są rozpisane, jak widzicie, każdy z nich. Na tymże nieocenionym Exam Topics znalazłem na przykład takie pytanie. Wątek pierwszy, pytanie numer 14. Gdzie miałem zadecydować, jakich maszyn wirtualnych, typów maszyn wirtualnych należy użyć do konkretnych obliczeń czy przy konkretnych usługach. No i jak widzicie, litery niewiele tutaj mówią. Wypadałoby o tym coś poczytać, wypadałoby to troszeczkę jakoś bardziej zrozumieć. No i cóż, no można oczywiście pójść na łatwiznę i sprawdzić, jaka jest odpowiedź i co ja też zresztą zrobiłem. Natomiast chodziło mi nie o samą odpowiedź, co bardziej o te kwestie tutaj. Bo jak mówiłem zresztą Wam wcześniej, potęga Exam Topics polega na tym, że tutaj przy każdym pytaniu pojawia się konkretne odniesienie, konkretne miejsce, w którym można znaleźć więcej informacji na ten temat i samemu poczytać. W związku z czym przy następnym sprawdzeniu tego pytania już postanowiłem odpowiedzieć na nie sam. Teraz zauważcie, jak jest zrobiona ta strona, do której odsyła strona Exam Topics. Tutaj jak najbardziej to wszystko jest rozpisane, tylko że gdybym chciał porównać sobie na przykład, czy lepsza byłaby D, czy lepsza byłaby seria DC, a może jeszcze lepsza byłaby seria E do tych konkretnych zadań, no to jest trochę ciężko, bo przewijamy tę stronę, przewijamy, przewijamy, przewijamy i w efekcie no przewijamy ją z powrotem, bo teraz trzeba sprawdzić na przykład, gdybym chciał porównać sobie, co jest akurat troszeczkę nieuzasadnione, ale załóżmy, że chciałbym porównać sobie maszynę typu A z maszyną typu N, no to po prostu przesuwam, przesuwam, przesuwam i kompletna masakra w tym wszystkim.
Potrzebowałem więc jakiegoś sposobu na to, żeby sobie z takimi właśnie pytaniami, z takimi właśnie trudnościami radzić. Tak też w nieocenionym Excelu przygotowałem sobie tę stronę, którą przed chwilką oglądaliśmy, na troszeczkę prostszym dla mnie układzie i przygotowałem sobie tę samą stronkę, tylko już teraz patrząc bardziej w ten sposób. Dodatkowo na tej stronie mogłem, w tym skoroszycie, czy w tym pliku mogłem sobie już wyszukiwać. I tak też patrząc na pytanie, o którym tu mówimy, mogłem sobie popatrzeć, że potrzebuję coś związanego z Computer Vision, czyli no coś związanego generalnie z grafiką, takimi rzeczami. W związku z czym, jak teraz wyszukuję sobie tutaj grafik, pokazuje mi serię N. W związku z czym, jak pokazuje mi serię N i ta seria N, jak widzicie, zresztą jest do tego stworzona, to już miałem pół sukcesu, już było lepiej i teraz mogłem sobie te rzeczy wyszukiwać. Jak widać, mój plik zaczął się z czasem rozrastać. Zaczęło tutaj tworzyć się różne dodatkowe elementy, które ja sobie jednocześnie robiłem z jakimiś linkami, no tak żeby pewne sprawy, których nie byłem w stanie złapać od razu, próbować sobie wytłumaczyć, próbować sobie przejrzeć. I wtedy zaświtała mi nagle, tworząc ten plik, no gdzieś mniej więcej tutaj, zaświtała mi myśl: przecież skoro ja wpadłem na ten pomysł, nie jestem aż na tyle genialny, żeby na ten pomysł nie wpadł ktoś wcześniej. I postanowiłem tę kwestię sprawdzić. I tak też warto sprawdzać rzeczy w wujku Google. Ja akurat nie jestem wielkim fanem wujka Google, więc wolę wujka DuckDuckGo. I tu sprawdziłem sobie AI 100 Cheat. Cheat. I zauważcie, że pojawia mi się całe mnóstwo w tym przypadku stron, gdzie mogłem sobie takie pytania przejrzeć. Natomiast jest również bardzo dużo różnych miejsc, które pokazują fajne sformułowania. I tak na przykład, gdy wejdziemy sobie na tę kwestię tutaj, to zauważcie, że trafiłem na bardzo fajne miejsce, gdzie mam konkretne laboratoria, pliki do tych laboratoriów. Mogłem sobie tutaj poklikać, posprawdzać, pooglądać, jak te wszystkie rzeczy wyglądają, wziąć od razu kod. Nie jestem programistą, nie jestem w tym biegły, żeby te rzeczy sobie tak móc łatwo robić. W związku z czym to było odkrycie, jak piszą w mojej ulubionej książce, największe odkrycie człowieka od czasu chleba na tosty. Coś porównywalnego. Gdzieś pośród linków, które przed chwilką Wam pokazywałem, znalazłem link do repozytorium GitHub takiegoż oto młodego człowieka, który nazywa się Meet Bagadev. I tenże młody człowiek ma tutaj swoje repozytorium poświęcone AI 100, gdzie można przejrzeć jego labs, czy właśnie takie miejsca, gdzie takie ćwiczenia praktyczne. A zainteresowały mnie te prezentacje, bo ciężko jest, jak widzieliście zresztą przed chwilką, znaleźć takie miejsce, które jakoś opowiada. W jednym miejscu mam całą wiedzę, całą jakby taką kompilację tego, co mi jest potrzebne. Eksplorując tę stronkę, znalazłem tutaj na samym końcu taki link do podziękowania właściwie dla niejakiego Stanisława Kwastany. Stanisław Kwastana wygląda w ten sposób i okazuje się, że w ramach swojej strony, swojego bloga, on ma tutaj niesamowite wręcz repozytorium tego, co można
co tutaj jest. Okazuje się, że to jest właśnie ta prezentacja, której szukałem, czy miejsce, w którym wszystko jest właściwie znalezione, a co jeszcze więcej, każda z tych elementów, pamiętacie, kiedy się pokazywałem wam rozpiskę tego, co należy umieć, jakby podchodząc do egzaminu AI 100, te wszystkie części 3, na przykład polecanie odpowiednich usług, to właśnie tutaj ten człowiek zrobił dokładnie te punkty, pokazując, gdzie na stronach Microsoftu znajdują się konkretne elementy. No, czegoś takiego się nie spodziewałem. Tym niemniej to pokazuje, że naprawdę jak dobrze poszukać, można w sieci znaleźć niesamowite rzeczy. Ja oczywiście przygotowywałem sobie również swoje materiały. Przy okazji próbując trochę, dzięki Ani, dziękuję Aniu za polecenie map myśli. No niekoniecznie to do mnie przemówiło całkowicie po tym przygotowywaniu, aczkolwiek myślę, że mapy myśli jeszcze wykorzystam, bo widzę w tym potencjał i myślę sobie, że bardzo mi pomogły mapy myśli podczas przygotowywania się do AI 100. Tym niemniej, no tu kończąc tylko króciutko to, o czym rozmawialiśmy tutaj. I to wszystko na dziś. Obiecałem jednak, że opowiem słów kilka o egzaminie, więc tak pokrótce, no szybko, jak ten egzamin. No przede wszystkim trochę inny niż się spodziewałem. Przede wszystkim było mniej pytań. No, spodziewałem się nieco więcej, były 32 pytania. Parę zaskoczeń, choć generalnie na większość byłem przygotowany, czy jakoś tak spodziewałem się takiej zawartości. Nie znaczy to, że to było łatwe. Pytania na takich egzaminach są bardzo często dość przewrotne. Nie inaczej było tutaj na tym AI 100. Tak więc dotrafiły mi się też pytania, których się najbardziej bałem. Pytania, które trzeba zebrać, przeciągnąć w inne miejsce i ułożyć w kolejności jakieś akcje do wykonania. No, ta kolejność czasami jest mocno dyskusyjna, powiedzmy sobie, więc takich pytań się tutaj obawiałem. Nie było praktyki, nie było, okazało się, labów, tak więc no tutaj troszeczkę prościej. Myślę sobie, że napiszę trochę więcej o tym jakoś w najbliższym czasie. Postaram się jakoś te kwestie przekazać. Tak troszeczkę bardziej poukładanie to wszystko dzisiaj na gorąco wrzucane. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję za, mam nadzieję, mile spędzony przez Was czas. Zapraszam na bloga, zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka, który kanał wolicie, zapraszam tutaj również na YouTube. Będę się starał teraz troszkę częściej różne rzeczy wrzucać. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.